Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 8 porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały został dostarczony Państwu radnym. Komisje też obradowały nad tym projektem uchwały. Informuję, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc zamykam dyskusję i projekt uchwały za chwilę poddam pod głosowanie. Proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Proszę o potwierdzenie obecności. Jeszcze pani radna Kołos, pan radny Simoniuk i pani Zawadzka. Pani Zawadzka informowała mnie, że prosi o zwolnienie. A pani Kołos, czy pani słyszy nas? A jest, nie jest pani Zawadzka. Tak, już mamy 21 radnych, proszę Państwa, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? A więc podaję wyniki głosowania. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Przeciw jedna osoba. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.